Cześć rodzice, nazywam się Katarzyna Woźniak, jestem lekarzem i zapraszam Was na drugie wspólne oglądanie. Dzisiaj będę odpowiadać na Wasze pytania dotyczące tego, jak przygotować nasze dzieci na rozpoczęcie nowego roku szkolnego w przedszkolu czy szkole i poruszę temat dbania o odporność i tego, jak dbać o higienę. Pytania mogliście zadawać na grupie, ale jeśli tego nie zrobiliście, a macie jeszcze jakieś wątpliwości, to się nie martwcie i śmiało piszcie Wasze pytania w komentarzach. Na komentarze również będę odpowiadać. To zaczynamy. Na początku poruszymy temat higieny i tego, jak dbać o higienę dzieci w przedszkolu i w szkole. Później przejdziemy na temat odporności. Osobiście to mój ulubiony temat i postaram się jak najlepiej opowiedzieć Wam o tym, jak dbać o odporność dziecka i jak ją prawidłowo budować. A później postaram się dać Wam takie praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak przygotować nasze dziecko na pierwszy dzień w nowej szkole czy może w przedszkolu. Koniecznie napiszcie w komentarzach, ile lat mają Wasze dzieci i czy też zastanawialiście się, jak pozytywnie przygotować je na ten pierwszy, tak ważny dzień i rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Zapraszam Was do oglądania, a jeśli nie macie teraz czasu, to też nie martwcie się, transmisja będzie później zapisana na grupie Rodzice Rosną. Pierwsze pytanie z grupy brzmiało: początek roku szkolnego, czy powinniśmy nasze dziecko jakoś specjalnie do tego przygotować? No to moja odpowiedź brzmi i tak, i nie. Bo nie jest potrzebne jakieś jedno konkretne szkolenie czy wykład, który musimy dać naszemu dziecku. Ale my cały czas powinniśmy do tej zmieniającej się rzeczywistości, do rozpoczęcia przedszkola czy do rozpoczęcia nauki szkolnej nasze dziecko przygotowywać. Powinniśmy z nim o tym dużo rozmawiać, tłumaczyć, jak to będzie wyglądać, po to, by pierwszy dzień nie był dla dziecka tak stresujący i by łatwiej było mu się w nowej rzeczywistości odnaleźć. Więcej o takich aspektach psychologicznych rozmawialiśmy w pierwszym wspólnym oglądaniu z panią psycholog, natomiast ja dzisiaj też postaram się skupić na takich względach bardziej medycznych, bo do rozpoczęcia przedszkola i szkoły nasze dziecko powinno być też przygotowane właśnie tak pod względem medycznym i pod względem kwestii dbania o higienę i dbania o zdrowie. I są pewne czynności higieniczne, które nasze dziecko powinno potrafić wykonać. Oczywiście to, jak ono wykonuje te czynności i jakie to są czynności, jest dostosowane do ich wieku, ale zaraz powiem o tym dokładniej w drugim pytaniu. To jakie są te czynności higieniczne, które nasze dziecko powinno samodzielnie wykonać przed rozpoczęciem przedszkola czy szkoły? Po pierwsze, prawidłowe mycie rąk. To brzmi banalnie, ale nawet nie wszyscy dorośli robią tą czynność prawidłowo. My powinniśmy myć ręce ciepłą wodą z mydłem minimum przez 30 sekund. I najczęstszym błędem, które popełniają zarówno dzieci, jak i dorośli, jest omijanie niektórych części dłoni podczas mycia. Często omijamy opuszki, czasami grzbiety, czy tak zwane brzuszki dłoni. Ja swoim dzieciom to tak tłumaczyłam i czasami ćwiczyliśmy to w domu, brudząc ręce specjalnie, na przykład farbami podczas malowania i następnie ćwiczymy mycie rąk tak, żeby każdą część dłoni dokładnie umyć. Myjemy palce, myjemy brzuszki, myjemy grzbiety, myjemy też okolice między palcami, w której zbiera się bardzo dużo bakterii i wirusów. Kolejną czynnością higieniczną, o której należy pamiętać, jest smarkanie nosa. Dzieci tego bardzo nie lubią, moje dzieci również tego nie lubiły, ale są sposoby i sposobem możemy dziecko do tego zachęcić i nauczyć się prawidłowo dmuchać nos. A to jest bardzo ważne, bo jeśli nasze dziecko ma w nosie zalegającą wydzielinę, to jest to doskonała pożywka dla bakterii i wirusów, które się tam w nosie namnażają, infekcja trwa przez to dłużej, a dodatkowo zwiększa się ryzyko na przykład zapalenia ucha środkowego. Więc dbamy o tą higienę nosa, czyścimy często nos. I jak nauczyć dziecko dmuchać ten nos prawidłowo? Są różne sposoby. Na przykład jeszcze przed infekcją, gdy nasze dziecko ma drożny nos, możemy porwać kartkę na małe kawałeczki i poprosić dziecko, by je zdmuchiwało nosem ze stołu. To będzie dla rodziców trochę sprzątania, ale nie jakoś bardzo dużo, a dla dziecka fajna zabawa, która nauczy go właśnie dmuchania przez nosy. To się później przyda podczas smarkania. Trzecią tą czynnością higieniczną, o jakiej musimy pamiętać, przygotując nasze dziecko do szkoły czy do przedszkola, jest mycie zębów. To pewnie dla wielu z Was jest oczywiste, ale niestety ze swojego doświadczenia powiem, no, że nie dla wszystkich. Część dorosłych czy dzieci tłumaczy się, że to
u nich jest dziedziczne, że wszyscy mają w rodzinie zepsute zęby, ale zepsute zęby, czyli próchnica, jest warunkowana przez bakterie, a my możemy zadbać o to, by te bakterie się na płytce nazębnej nie namnażały, a dbamy o to regularnie szczotkując i dokładnie szczotkując zęby. Używamy do tego nie tylko samej szczotki z wodą, ale właśnie pasty, najlepiej pasty z fluorem. I to była ta trzecia czynność. Natomiast ostatnią, czwartą, niezbędną czynnością, którą nasze dziecko powinno potrafić wykonać przed pójściem do przedszkola i oczywiście koniecznie przed pójściem do szkoły, jest prawidłowe wycieranie pupy po wypróżnieniu. To w niektórych domach jest temat tabu, a nie powinien być, bo nasze dziecko nie poradzi sobie samo bez naszych instrukcji, gdy nagle znajdzie się w nowym środowisku i w przedszkolu, a w domu zawsze pomagała w tym mama, tato czy babcia. Więc trzylatek i czterolatek jest już fizycznie w stanie dosięgnąć do swojej pupy i można go nauczyć wycierać pupę, tylko trzeba o tym rozmawiać, trzeba tłumaczyć, ćwiczyć w domu, tłumaczyć, jak wycierać pupę i po prostu otwarcie o tym rozmawiać, tak by nasze dziecko... W przedszkolu oczywiście jeszcze będzie pomoc pani, ale w szkole już jej nie będzie. I nasze dziecko musi potrafić sobie już wtedy poradzić całkowicie samodzielnie, a złe dbanie o higienę może doprowadzić do różnych podrażnień, nieprzyjemnego pieczenia. Przecież chcemy tego uniknąć. Kolejne pytanie na grupie dotyczyło tego, jak nauczyć nasze dziecko prawidłowo wykonywać te czynności higieniczne. I zaraz postaram się Wam o tym dokładnie opowiedzieć, ale zanim, to chciałam Was zachęcić do tego, żebyście zaprosili do wspólnego oglądania Waszych znajomych, którzy mają dzieci w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym, bo im się ta wiedza na pewno przyda w codziennym życiu. I jak uczymy te dzieci? To po pierwsze... Dajemy się podglądać, bo dzieci uczą się bardzo dużo obserwując rodziców. Więc gdy dziecko będzie widzieć, jak my codziennie rano dbamy o higienę jamy ustnej i myjemy zęby, zrozumieją, że to jest ważne i to po prostu jest niezbędną częścią i to powinno być rutyną po wstaniu z łóżka. I tutaj dajemy się podglądać i bardzo dużo starajmy się o tym rozmawiać, bo trzylatek czy czterolatek ma tysiące pytań. Pytania czasami są przez cały dzień i na te dotyczące zdrowia i higieny starajmy się odpowiadać. Niektóre są krępujące, ale też nie powinno być tematów tabu w rozmowie z dzieckiem. Oczywiście my wiedzę dawkujemy do tego, ile nasze dziecko ma lat i ile jest w stanie zwyczajnie zrozumieć, ale powinniśmy na takie pytania, nawet delikatnie krępujące dla rodzica, odpowiadać. Więc dajemy się podglądać, dużo rozmawiamy i ćwiczymy. Wykorzystujemy naszą codzienność do ćwiczeń, czyli jak na przykładzie mycia zębów. Dziecko może myć zęby sobie, ale może też szczotkować zęby rodzicowi. Może ćwiczyć tą zdolność mycia na pluszakach czy na lalkach. Są różne zabawki z ząbkami i możemy to wykorzystać. Może lepiej nie na rodzeństwie, ale na rodzicu czy na zabawce jak najbardziej tak. Powinniśmy jednak to wszystko sprawdzać, bo dziecko do mniej więcej 8 roku życia nie jest wystarczająco manualnie sprawne, by prawidłowo umyć zęby i żadnych przestrzeni nie omijać. Dlatego do 8, czy nawet czasami dłużej, do 8 roku życia dziecko myje zęby samo, ale my zawsze poprawiamy. I to jest niezbędne. Podobnie jest z innymi czynnościami higienicznymi, jak nauczyć dziecko smarkać nos. Oprócz tej sztuczki z papierkami, o której mówiłam wcześniej, możemy zachęcać dziecko, by dmuchało nos z rozbiegu. Ja mam takie bardzo energiczne, moje własne, osobiste dzieci i jak coś wymaga aktywności fizycznej, więc jeśli smarkanie nosa łączyło się z bieganiem, to zawsze byli chętni. My, żeby nauczyć tych prawidłowych czynności higienicznych, powinniśmy tak dziecko trochę podejść i być w tym przebiegli. Każde dziecko lubi co innego, więc powinniśmy to do tego dostosować. Czasami można użyć też bajek i opowiadać, że postacie z ulubionych bajek na pewno dokładnie dmuchają nosek i myją rączki, więc ćwiczymy, rozmawiamy, dajemy się podglądać i sprawdzamy. Dziecko w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym powinno być jeszcze w aspekcie tego dbania o higienę kontrolowane przez rodzica.
Następne zadane przez Was pytanie dotyczyło produktów higienicznych, w które powinniśmy wyposażyć nasze dziecko przed rozpoczęciem przedszkola czy szkoły. I obowiązkowym elementem niezbędnika higienicznego dziecka są oczywiście chusteczki higieniczne. One przydają się w szkole i w przedszkolu praktycznie każdego dnia. Czasami oprócz zwykłych chusteczek higienicznych przydają się też mokre chusteczki. Na przykład wtedy, gdy nie mamy dostępu do bieżącej wody i na przykład w drodze do przedszkola albo w drodze powrotnej do domu nasze dziecko mocno pobrudzi sobie ręce. Co do higieny, to oprócz chusteczek ważnym elementem niezbędnika jest też płyn dezynfekujący bądź żel antybakteryjny. Te dwie nazwy czasem traktowane są jednakowo, aczkolwiek patrząc na składniki, żel antybakteryjny, a płyn dezynfekujący to jest trochę coś innego. Żel antybakteryjny, jak nazwa wskazuje, działa na bakterie, natomiast płyn dezynfekujący powinien działać zarówno na bakterie, jak i na wirusy, ponieważ często zawiera on w swoim składzie alkohol. Z tego względu, jeśli starsze dziecko korzysta z płynu dezynfekującego, który ma w składnikach alkohol, my musimy zawsze mieć takie dziecko pod swoją kontrolą i kontrolować, ile i jak ono z tego płynu korzysta. W tym chciałabym zaznaczyć, że uważajmy na dzieci, które mają problemy z przesuszaniem się skóry czy z atopią skóry, bo alkohol może jeszcze dodatkowo niszczyć warstwę lipidową i nasilać te efekty suchej skóry. Kolejnym elementem niezbędnika, który jest niezmiernie ważny, są wszystkie artykuły do higieny jamy ustnej, czyli szczoteczka do zębów, pasta do zębów i kubek. Dzieci w przedszkolu bardzo często myją zęby, aczkolwiek musicie dowiadywać się, jak jest aktualnie w waszym przedszkolu, bo to się czasami zmienia. Natomiast w szkole nie jest to aż tak popularne. Jednak uważam, że warto zachęcać dzieci, by również w szkole zwracały uwagę na element higieny jamy ustnej po jedzeniu. Kolejną rzeczą, która musi być w niezbędniku, jeśli dziecko ma długie włosy, jest grzebyk czy szczotka do włosów. To się może przydać w różnych sytuacjach. Na przykład jeśli dziewczynki zwracają na to mocną uwagę i nie chcą mieć kołtunów w szkole w pierwszy dzień. Tutaj ważny jest ten komfort dziecka i my powinniśmy starać się ze wszystkich sił zapewnić ten komfort w takich aspektach, jakich jesteśmy w stanie. Jeszcze takim ostatnim elementem niezbędnika, który przydaje się tylko czasami w niektórych przedszkolach, są małe ręczniki. W niektórych przedszkolach dzieci dostają je od przedszkola, a w innych musimy my mu je zapewnić. Tylko pamiętajmy, żeby ten ręcznik wtedy do przedszkola na pewno był mały, bo jeśli damy dziecku większy, to ono będzie szurać ręcznikiem po podłodze i to przeczy wszystkim zasadom zachowania prawidłowej higieny. On ma być mały, podobać się dziecku i być poręczny w korzystaniu. Przejdźmy teraz do tematu związanego z odpornością. I pytanie brzmi, jak zwiększyć odporność dziecka na infekcje? To jest pytanie, które bardzo często pada w gabinecie lekarskim i ja je uwielbiam, ale moja odpowiedź tutaj jest złożona. I zawsze zadanie takiego pytania przez rodzica w gabinecie skutkuje tym, że wizyta trwa długo. Bo niestety tutaj nie ma jednej rady i złotego środka, którego podanie dziecku spowoduje magiczny wzrost odporności. Nie, my o odporność dziecka dbamy każdego dnia od jego urodzenia. A jeśli nie robiliście tego wcześniej, no to lepiej zacząć jak najszybciej. I jest kilka kroków, które powinniśmy wykonywać każdego dnia, żeby dbać o odporność i zwiększać odporność naszego dziecka. Po pierwsze, aktywność fizyczna. WHO zaleca, by dzieci miały aktywność fizyczną każdego dnia, najlepiej około godziny. I aktywność fizyczna to nie oznacza, że nasze dziecko każdego dnia musi chodzić na zorganizowane zajęcia, na przykład na piłkę czy na tańce. Nie. To powinna być aktywność fizyczna z zabawą, z radością. To mogą być spacery z rodzicem. To może być zabawa po podwórku, wychodzenie na plac zabaw. Dbajmy, by aktywność fizyczna kojarzyła się u dziecku z rozrywką. I wtedy z takiego dziecka wyrośnie zdrowa, dorosła osoba, która będzie lubiła sport i będzie doceniała ten element aktywności fizycznej w życiu. Oprócz aktywności fizycznej musimy zadbać też o sen dziecka. Sen i prawidłowa ilość i jakość snu znacznie
polepsza odporność dziecka. Niedługo o śnie będziecie mogli dowiedzieć się więcej w podcastach, ale już dziś Wam powiem, że dziecko, które nie dosypia, to wyraźnie w badaniach naukowych widzimy, że jest to dziecko, które częściej choruje. Więc musimy zadbać o to, by sen był dla dziecka wartościowy, by dziecko się wysypiało, by było mu wygodnie, by chciało spać. To nie może być dla dziecka kara, ale właśnie wypoczynek. I kolejny punkt dbania o odporność łączy się trochę z tym snem, bo jest to odpoczynek od stresów. Niestety przewlekły stres również negatywnie wpływa na odporność naszego dziecka. I jeśli są różne sytuacje stresowe w domu, dziecko to wszystko wyczuwa i powinniśmy zadbać o to, by ono w domu czuło się bezpiecznie, komfortowo i tego stresu było w życiu dziecka jak najmniej. Bardzo ważne jest też to, jak rodzic dba o elementy stylu życia. Tak powiedziałam to zagadkowo, a teraz przejdę do sedna sprawy. Chodzi mi o palenie papierosów. Bo niestety, ale wyraźnie widzimy to w gabinetach lekarskich, że dzieci rodziców, którzy palą, nawet jeśli nie palą przy dzieciach, tylko palą gdzieś poza domem, to jednak wnoszą do domu na skórze, na włosach, na ubraniach dym papierosowy. I to bardzo negatywnie wpływa na odporność dziecka, wręcz upośledza niektóre mechanizmy jego walki z patogenami. Jeszcze takim ostatnim, bardzo ważnym, nie może nawet najważniejszym elementem dbania o odporność jest jedzenie. Musimy zadbać o zdrową dietę dziecka. Co do suplementów diety, to jeśli dbamy, by posiłki były pełnowartościowe, to nie są one niezbędne i jedynym takim suplementem zalecanym dla każdego dziecka w okresie jesienno-zimowym jest witamina D. A pozostałe witaminy i makro i mikroelementy śmiało możemy dostarczać zdrową, zbilansowaną dietą. I powinniśmy uczyć na naszym przykładzie dzieci tego, by jeść owoce i warzywa. Oczywiście nasze dzieci nie są robotami i to nie będzie tak, że one nagle polubią wszystkie warzywa. Ale mamy ich tak ogromny wybór, że na pewno znajdziemy coś, co będzie dziecku odpowiadać. Moje dzieci na przykład nienawidzą papryki. I chociażbym się starała, to w życiu jej nie zjedzą. Ale pomidor i brokuł już jest w porządku. Więc tutaj staramy się, jemy te zdrowe posiłki przy dzieciach. Tutaj też tego nie oszukamy. I nie będzie tak, że nasze dziecko będzie jeść zdrowo, a my zawsze pizza i hamburger na obiad. Nie, dzieci naśladują rodziców i dbałość o dietę wynosi się również z domu. To ważne jest przed rozpoczęciem roku szkolnego, bo jeśli nasze dziecko wkracza teraz w nowy etap, to łatwiej będzie pewne rzeczy pozmieniać i na przykład zadbać o to, by drugie śniadanie do szkoły zawsze było takim zdrowym drugim śniadaniem. By nie był to batonik, a raczej oskrobane marchewki. I też taką bardzo ważną obserwacją jest to, że czasami nam się wydaje, że nasze dziecko czegoś nie lubi. My je tak utwierdzamy w tego, oj, tego warzywa ci nie nałożę, bo ty tego nigdy nie lubiłeś. Ale gdy dziecko zauważy w szkole czy w przedszkolu, że koledzy jedzą buraczki, to może się okazać, że ono również je lubi. I też dużo daje ten aspekt wspólnego jedzenia w przedszkolu. I dzieci dzięki temu zachęcają się do próbowania nowych smaków. Przed nami kolejny ważny temat i pytanie dotyczyło tego, czy z dbaniem o higienę można przesadzić. Czy to prawda, że brudne dziecko to nie tylko szczęśliwe dziecko, ale i zdrowe, odporne dziecko? Tutaj na wstępie powiem Wam, że z badań naukowych wyraźnie wynika, że dzieci trzymane pod kloszem, które w pierwszych miesiącach swojego życia nie mają kontaktu z alergenami, to później w dorosłym życiu mają większe ryzyko tego, że wystąpi u nich alergia. Natomiast my o tą higienę powinniśmy dbać. W takim razie jak to wypośrodkować? Dziecko powinno mieć czas na taką nieskrępowaną niczym zabawę. Powinno mieć czas w szkole, by pobiegać z rówieśnikami po boisku i się wybrudzić. W przedszkolu bawić się w piaskownicy. Wskoczyć do kałuży. I nie możemy mu tego zakazywać. Trudno, ubranie się wypierze, dziecko się umyje. I właśnie o tym umyciu dziecka teraz Wam powiem. Bo dajemy mu swobodę, dajemy mu rozrywkę.
i tą nieskrępowaną zabawę, uśmiech, wydzielają się serotoniny, to też bardzo pozytywnie wpływa na odporność. Ale później, po powrocie do domu, dbamy o higienę. Bo dziecko po takiej zabawie w piaskownicy na dłoniach przynosi ze sobą mnóstwo patogenów. To mogą być bakterie, to mogą być wirusy, ale nie tylko. To mogą być też grzyby czy pasożyty. Więc dajemy mu się wyszaleć, ale później dokładnie dbamy o higienę. I to nie będzie przesadne dbanie, jeśli umyjemy ręce po powrocie do domu. Koniecznie podzielcie się w komentarzu tym, jak wy do tego brudnego i szczęśliwego dziecka podchodzicie. Czy pozwalacie waszym dzieciom skakać po kałużach, czy biegać po lesie? No ja tu się przyznam, że ja pozwalam, ale właśnie staram się po powrocie do domu zadbać o higienę. I przejdę teraz do kolejnego pytania. I ono brzmiało. Czy jeśli nasze dziecko dużo choruje, to czy powinniśmy pozostawić je na kolejny rok w domu, zamiast puścić do przedszkola? I tutaj kluczowe jest słowo dużo. I ile to jest ta norma chorowania u dzieci? U dzieci w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym normą jest do 8 czy nawet 10 infekcji rocznie. Więc odliczając 2 miesiące wakacji, to zostaje nam jedna infekcja na miesiąc. I dla rodzica, który widzi, że jego dziecko raz w miesiącu na tydzień, czy nawet 2 tygodnie zostaje w domu i nie idzie do przedszkola, to może wydawać się dużo, a tak naprawdę, jeśli dziecko łagodnie przechodzi te infekcje. I to nie są za każdym razem poważne zapalenia płuc wymagające antybiotykoterapii, czy choroby kończące się hospitalizacją, tylko są to lekkie choroby wieku dziecięcego, które przechodzą po kilku dniach pobytu w domu, to takie chorowanie raz w miesiącu jest dla dziecka w pewnym wieku normą. Natomiast jeśli tych infekcji jest więcej niż 10, bądź są to choroby, które nasze dziecko trudno przechodzi i ono często wymaga antybiotykoterapii i kończy się to czasami pobytami w szpitalu, to w takiej sytuacji nie jest rozwiązaniem pozostawienie go w domu, tylko my musimy poszukać przyczyny, bo minie rok, nasze dziecko za rok już będziemy chcieli, żeby rozpoczęło naukę w przedszkolu, bądź nawet to już będzie wtedy dla niego obowiązek. I co wtedy? Nie możemy takiego dziecka tak przez rok pozostawić, tylko musimy zrobić diagnostykę ewentualnych niedoborów odporności. I też bardzo ważne w tych infekcjach i dbaniu o odporność są szczepienia. Powinniśmy szczepić nasze dziecko zgodnie z kalendarzem szczepień. I ja jako rodzic szczepię nie tylko zgodnie z kalendarzem, ale także sięgam po szczepienia dodatkowe. My żyjemy już teraz w takich czasach, gdy przed wieloma chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego możemy nasze dziecko zabezpieczyć i tym samym nieco przynajmniej zmniejszyć tą liczbę infekcji rocznie. My nie zabezpieczymy naszego dziecka przed wszystkimi infekcjami, bo to zwyczajnie, przynajmniej w naszych czasach, nie jest jeszcze możliwe. Więc przygotujcie się na to, że nawet jeśli dbacie o te wszystkie elementy, o których mówiłam wcześniej. Szczepicie dzieci zgodnie z kalendarzem. Dbacie o ich zdrowy styl życia, to te infekcje i tak będą. Zwykle najtrudniejszy dla rodziców pod względem tych częstych chorób dziecka jest pierwszy rok w przedszkolu, ale to jest bardzo zmienne, zależne od dziecka. Niektóre dzieci nie mają takiego pierwszego, trudnego roku z infekcjami, tylko od razu burzliwie wchodzą w ten wiek przedszkolny i tych infekcji jest mało, a inne chorują ciężej i częściej. Więc tutaj musimy się przygotować na to, żeby te infekcje być może będą się zdarzały i niestrudzenie i wytrwale dbać o odporność naszego dziecka, niezrażeni katarami. Jedno z pytań ankiety, na które bardzo często głosowaliście, brzmiało, czy puszczanie dziecka do przedszkola i do szkoły jest bezpieczne podczas trwania pandemii. Bardzo chciałabym jednoznacznie i krótko odpowiedzieć na to pytanie, natomiast nie jestem w stanie i podejrzewam, że nikt na świecie nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć. W związku z pandemią w dalszym ciągu mamy wiele znaków zapytania i wiele niewiadomych. Dla medycyny ciągle jest to nowość, więc musimy obserwować to, jak się ta pandemia toczy, co się dzieje, ile mamy przypadków zakażeń i powinniśmy naszą decyzję dostosować indywidualnie do dziecka. Powinniśmy ją dostosować do jego stanu zdrowia, ale też do jego rozwoju psychospołecznego, bo izolacja dziecka w domu może nieść różne konsekwencje dla dziecka. Kontakt z rówieśnikami, chodzenie do przedszkola, chodzenie do szkoły jest ogromnie ważne dla jego rozwoju. Natomiast podczas trwania pandemii powinniśmy
bardzo mocną uwagę zwracać na to, czy nasze dziecko jest zdrowe. I chore dziecko nie powinno chodzić do szkoły czy do przedszkola. Zwracajmy uwagę na takie typowe objawy infekcji, jak katar, zatkany nos, podwyższona temperatura, ból gardła, ból głowy. Ale to są objawy infekcji, na które często skarżą się osoby dorosłe. U dzieci jest coś jeszcze. Dzieci bardzo często skarżą się na ból brzucha. Czasami jest tak, że dziecko nie do końca potrafi określić, jak się czuje i wtedy właśnie mówi, no, że boli go brzuszek. Więc zwracajmy uwagę na ten brzuszek, pytajmy o to, zwracajmy uwagę na to, jak nasze dziecko chodzi, czy nie jest przygarbione, bo czasami dziecko właśnie tak garbiąc się ukrywa ten brzuszek, który jest tkliwy, bolesny. I oprócz brzucha zwracajmy też uwagę na skórę dziecka, bo bardzo wiele chorób zakaźnych wieku dziecięcego przebiega z rozmaitymi wysypkami na skórze. Więc obserwujmy skórę dziecka codziennie podczas kąpieli, patrzmy, czy nic innego się na niej niż zwykle nie pojawia, czy nie ma jakichś osutek, wyprysków czy wysypki, która mogłaby sugerować chorobę. Na zakończenie bardzo ważny temat i padło ciekawe pytanie. Brzmiało ono tak, czy przed rozpoczęciem szkoły, przed rozpoczęciem nauki dziecko powinno mieć obowiązkowo zrobione badanie okulistyczne? To odpowiem Wam na to pytanie. Tak, ponieważ badanie okulistyczne jest jedną ze składowych bilansu zdrowia dziecka. Taki bilans jest obowiązkowy na przykład w wieku 6 lat i wtedy lekarz pediatra bądź lekarz rodzinny ocenia nie tylko rozwój motoryczny i rozwój psychospołeczny i fizyczny dziecka, ale także bada słuch i bada wzrok dziecka. Natomiast jeśli podczas takiego badania lekarz pediatra bądź lekarz rodzinny, który przeprowadza bilans, dostrzeże pewne nieprawidłowości, to w takiej sytuacji powinien skierować dziecko do okulisty, który będzie miał możliwość pogłębienia diagnostyki i wykonania bardziej specjalistycznych i dokładnych badań wzroku. Więc tak, powinno być to badanie wzroku, natomiast przesiewowo ono jest w bilansie. Dlatego właśnie te bilanse zdrowia są bardzo ważne, bo one mają na celu wczesne wychwycenie patologii. Wszyscy doskonale wiecie, że łatwiej leczyć choroby, które są wczesne, wcześniej wykryte i możemy im lepiej przeciwdziałać. Natomiast jeśli macie młodsze dzieci, jeszcze w wieku przedszkolnym i teraz Wam się przypomni, że jakiegoś bilansu zdrowia nie było, to warto skontaktować się ze swoim lekarzem i spróbować te profilaktyczne badania nadrobić. Rodzice, bardzo dziękuję za Wasze pytania. Dziękuję za poświęcony czas. Cieszę się, że mogłam na te pytania odpowiadać. Jeśli macie jeszcze jakieś wątpliwości, śmiało wpisujcie Wasze pytania w komentarze. Na komentarze również będę odpowiadać. A tymczasem zapraszam Was na stronę rosman.pl/czasjuniora, gdzie znajdziecie więcej informacji dotyczących tego, jak prawidłowo przygotować dziecko na rozpoczęcie nowego roku szkolnego w przedszkolu bądź szkole. A także zapraszam Was na kanał Rodzice Rosnę na Spotify oraz na kanał Rosman Polska na YouTubie, gdzie wspólnie z innymi ekspertami dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dziękuję i do zobaczenia.